serdecznie na naszym spotkaniu na żywo. Koniec roku, który zbliża się niewątpliwie wielkimi krokami, każdorazowo oznacza zwiększone działania pracowników kancelarii, naszej kancelarii w zakresie niedopłaconych dotacji, tych do roku 2016, ale również zajmujemy się tymi sprawami w zakresie tych dotacji czy aktualizacji kwoty dotacji bieżącej, czyli wprost mówiąc, oświatowych roszczeń dotacyjnych. 31 grudnia przedawnia się tego roku, przedawnia się roszczenie dotacyjne za rok 2010. Tym samym 31 grudnia jest terminem granicznym, w którym można za ten rok skierować pozew do sądu. Od wielu, wielu lat reprezentujemy osoby prowadzące przedszkola niepubliczne, no i inne jednostki oświatowe w postępowaniach o niedopłacone kwoty dotacji. Dość duże zainteresowanie tym tematem na tym tle powstało mniej więcej w 2012-2013 roku, kiedy to opublikowane zostały dwa takie dość duże raporty, jeden Najwyższej Izby Kontroli, drugie to było sprawozdanie Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. No i z dokumentów tych wynikało między innymi, że blisko 90 kilka procent jednostek samorządu terytorialnego w sposób niewłaściwy, z pokrzywdzeniem osób prowadzących przedszkola, oblicza dotacje oświatowe. Mniej więcej chwilę później pojawił się również raport Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie dotacji dla szkół artystycznych. Tam też pokazano bardzo poważne nieprawidłowości. Różnice często są bardzo spore, bardzo duże, bo wynoszą nawet 250-300 zł na jedno dziecko miesięcznie. Czyli jakby sobie przyjąć, że przedszkola do przedszkola uczęszczało powiedzmy 50 dzieci, no to 50 razy 250 i razy 12 i wychodzi Państwu roszczenie roczne. W konsekwencji zatem roszczenia dotacyjne bardzo często oscylują wokół kilkuset tysięcy złotych. Takie wyroki na rzecz naszych klientów w ostatnim czasie zapadały w Warszawie, w Elblągu, w Gdańsku, w Lublinie, w Olsztynie, w Ostrołęce, w Kielcach, Krakowie itd., itd., w wielu, wielu innych sądach. Istotnym jest również, że z roszczeniem takim można wystąpić nie będąc już osobą prowadzącą przedszkole czy szkołę, no bo jest to roszczenie, z którym występuje osoba fizyczna. Błędy wynikają przede wszystkim z nieuwzględniania zmian w budżecie, jakie następowały w trakcie roku szkolnego, niewliczania wszystkich wydatków. Na przykład w pewnym mieście wojewódzkim na północnym zachodzie Polski wskazywano, że nie są wliczane wydatki, które były finansowane nie ze środków gminy, tylko poprzez prezydenta miasta, co przecież nie jest możliwe, no bo gmina ma jeden budżet, nie ma odrębnego budżetu dla gminy i dla prezydenta, wójta czy burmistrza, prawda? To wszystko jest budżet danej jednostki samorządu terytorialnego. Dość często również niedopłaty są spowodowane niewliczeniem wydatków ponoszonych za pośrednictwem wydzielonych rachunków dochodów. Była to przez wiele lat kwestia, która budziła wątpliwości, również orzecznicze, ale ostatecznie Sąd Najwyższy przychylił się do prezentowanych przez nas argumentów i w wyroku uzyskanym dla mojego klienta wskazał, że również te wydatki winny być wliczane do podstawy naliczania dotacji. Tym samym, drodzy Państwo, dla wystąpienia z roszczeniem niezbędne jest określenie właściwej kwoty dotacji, czym się zajmujemy oczywiście jako kancelaria, weryfikując dokumenty budżetowe konkretnej gminy. No i po określeniu wartości tego roszczenia, tej niedopłaconej kwoty dotacji oświatowej, osoba, która prowadzi przedszkole i która chce wystąpić o niedopłatę kwoty dotacji, powinna przedstawić dokumenty, z których wynika, jaka była liczba uczniów w konkretnych latach, czy wychowanków w przedszkolu oraz jaką kwotę dotacji otrzymała. Takimi dokumentami, które będą to potwierdzały, mogą być na przykład roczne czy też miesięczne rozliczenia dotacji składane do urzędu. Czas trwania tego postępowania jest bardzo różny. Najkrótszy z prowadzonych przeze mnie trwało około 1,5 roku, na najdłuższe 6 lat, co ciekawe, w tej samej apelacji. Gminy dość często nie wypowiadają się na ten temat, również na temat toczących się już postępowań w ramach konkretnej danej jednostki samorządu terytorialnego. No dlaczego? No aby nie ujawniać właśnie, o jak duże kwoty chodzi, no bo każdy rok zwłoki osób prowadzących przedszkola, czyli jeśli ktoś nie występuje z w danym roku, wiąże się oczywiście z konkretnymi oszczędnościami, w cudzysłowie, dla budżetu danej gminy. Roszczenie oczywiście istnieje, tak, bo przecież niedopłata była.
Tyle tylko, że po upływie terminu przedawnienia nie może być już dochodzona przed sądem. Decydując się na takie postępowanie, zwróćcie Państwo uwagę, bardzo proszę, aby umowa podpisywana była z adwokatem lub radcą prawnym, z tym samym najlepiej, któremu udzielacie Państwo pełnomocnictwa, co stanowi dla Państwa większą pewność i bezpieczeństwo należytej reprezentacji w toku tych, no, bez wątpienia skomplikowanych postępowań, w których poza samą znajomością procedury niezbędne jest możliwie swobodne poruszanie się właśnie w zakresie finansów publicznych i sprawozdawczości budżetowej. Także reasumując ten wątek, raz jeszcze powtórzę, w tym roku 31 grudnia, a właściwie 1 stycznia przedawni się roszczenie za rok 2010, nie będzie ono już mogło być dochodzone przed sądem. Drodzy Państwo, ach, dzień dobry, bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, że jesteście Państwo ze mną. Co z zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi prowadzonymi przez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne zawieszone, czy nadal stacjonarnie? Za chwilkę na to Państwu odpowiem. W mojej ocenie nadal mogą się odbywać stacjonarnie. Jeśli chodzi o poradnie, nie było jakichś odrębnych unormowań w tym bieżącym rozporządzeniu. Ono ogranicza właściwie działania szkoły podstawowej, biorąc pod uwagę ten najniższy poziom edukacji, jakby w ten sposób porównując, no bo mamy taką sytuację, że w szkołach podstawowych działają również zerówki, mówiąc w cudzysłowie, tak? Czyli jakby te też nie zostały w żaden sposób zawieszone. Za chwilkę przejdę do szkół podstawowych i do oświadczeń. Postaram się to Państwu wyjaśnić, ale najpierw chciałabym tutaj też odpowiedzieć na takie pytania odnoszące się do nauczania zdalnego. Co w sytuacji, kiedy sanepid kieruje, czy właściwie pozytywnie opiniuje kształcenie zdalne, no, w sytuacji wystąpienia jakiegoś zdarzenia związanego ze stanem epidemii, i czy wówczas należy prowadzić zdalne nauczanie? Ja sobie to przeanalizowałam, Szanowni Państwo, i w mojej ocenie, zwróćcie Państwo uwagę, jak to wygląda. Mamy rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. No i paragraf pierwszy tego rozporządzenia, no, wskazuje, że w tym roku szkolnym 2020-2021, prawda, ogranicza się albo w całości, albo w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których odpowiednio albo wszystkie, albo poszczególne zajęcia zostały zawieszone. I na jakiej podstawie? Na podstawie przepisów wydanych na podstawie odpowiednio artykułu 95a ustawy z 7 września o systemie oświaty, ale uwaga, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017. No a ta norma stanowi taką normę kompetencyjną, ten artykuł 95a ustawy o systemie oświaty, do wydania rozporządzenia o bezpieczeństwie i higienie. No i mamy to rozporządzenie, ponieważ artykuł 95a wskazuje, że minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi w drodze rozporządzenia ogólne przepisy bezpieczeństwa itd., itd. No i mamy to rozporządzenie dotyczące właśnie bezpieczeństwa. I teraz mamy paragraf 18 ustęp 2a do 3. Dyrektor, zawieszając zajęcia w oparciu o rozwiązania przewidziane właśnie na gruncie przepisu paragraf 18 ustęp 2a do 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, czyli tego rozporządzenia właśnie wydanego na podstawie tej normy artykułu 95a, tak? Ze zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, co może zrobić? No może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów, to wówczas w mojej ocenie znajdzie absolutnie zastosowanie ten paragraf pierwszy rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia, a tym samym paragraf 2 ustęp 1 tego rozporządzenia, który wskazuje, że w jednostce systemu oświaty, w której funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone zgodnie z paragrafem 1 ustępem 1, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 30c ustawy Prawo oświatowe.
Skoro zatem obowiązuje nas, a bez wątpienia nas obowiązuje treść rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia, a to rozporządzenie wskazuje, że wszystkie jednostki, wszystkie w całości lub w części ograniczone jest funkcjonowanie jednostek systemu oświaty i że należy stosować dalej normy wynikające z treści tego rozporządzenia, to również skoro zawieszamy funkcjonowanie w oparciu o normy wynikające z rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa i higieny, winno być w mojej ocenie prowadzone kształcenie zdalne. Tak przynajmniej wynika z treści tegoż rozporządzenia. A jak tworzone są te normy, to zaraz sobie to omówimy właśnie w kontekście pytania dotyczącego tego, czy dzieci powinny chodzić do szkoły do klas 1-3 czy 1 nawet 8 w oparciu o oświadczenie rodziców. Znowu sobie omówimy ewentualnie konstrukcję tych przepisów, tak? No bo zwróćcie jeszcze Państwo uwagę, odnosząc się do tego tematu, że co mamy wskazane, prawda? Że z wyjątkiem zajęć prowadzonych w szkole lub ośrodku, o których mowa odpowiednio w ustępie 3f, punkt 1 i paragraf 1a, ustęp 2 i 3, a także zajęć, o których mowa w ustępie 3h. A co nam wskazuje paragraf 1a? No wskazuje na inną podstawę ograniczenia, czyli wszystkie są ograniczone niezależnie od tego, co zostanie wskazane w paragrafie 1a, a paragraf 1a wyłącza tylko część, ale na tej konkretnej podstawie wskazanej w rozporządzeniu, czyli szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze. Te są wyłączone spośród kształcenia stacjonarnego, z pewnymi wyjątkami odnoszącymi się do prowadzenia zajęć, na przykład rewalidacyjno-wychowawczych, które mogą być prowadzone bezpośrednio z uczniami, o czym dalej treść tego, na co dalej treść tego rozporządzenia wskazuje. Omawiając treść rozporządzeń covidowych, odpowiadam również na zagadnienie konieczności organizacji zajęć dla tych, którzy nie mają sprzętu. Obecnie przedszkola nie są zawieszone w działalności stacjonarnej, to oczywiście przypominam. Jednak norma paragrafu 1 ustęp 1 rozporządzenia z kolei w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wyraźnie wskazuje pośród innych obowiązków nałożonych na dyrektora, że w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć i w tym w szczególności. Ja o tym Państwu mówiłam na każdym, już na poprzednich naszych takich spotkaniach na żywo. Wyjaśniam to Państwu szczegółowo również podczas szkoleń, które organizujemy, i na tym najbliższym czwartkowym też postaram się Państwu jeszcze raz odnieść się do tych norm i wyjaśnić, jakie są obowiązki, no bo za tymi obowiązkami idą dalej konsekwencje. Czyli tak, skoro rozporządzenie wskazuje, że pośród innych nałożonych tymże rozporządzeniem obowiązków na dyrektora jest ustalenie, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu umożliwiających interakcje między uczniami a nauczycielami, no to de facto na tymże dyrektorze spoczywa taki obowiązek. Ci z Państwa, którzy uczęszczają, którzy bywają czy na szkoleniach, ci z Państwa, którzy mnie tutaj słuchają na tych naszych spotkaniach na żywo, wiedzą doskonale, że ja Państwu proponuję od samego początku, od momentu opublikowania tych norm w takiej treści, prowadzenie pośród swoich rodziców jeszcze teraz, w okresie, kiedy nie jesteście Państwo zawieszeni, takiej ankiety, który z rodziców ma ewentualnie możliwość i dostęp do infrastruktury, który nie ma, żeby rodzice to w jakiś sposób Państwu oświadczali, żebyście Państwo nie spotkali się z takim zarzutem, że nie daj Boże, nie dopełniliście Państwo jakiegoś obowiązku. No i za chwilę wyjaśnię Państwu, dlaczego ma to w tej chwili dosyć istotne znaczenie, tak? Bo jeszcze tylko wskażę, że paragraf 6 ustęp 3 tegoż rozporządzenia w sprawie czasowego, w szczególnych zasad ograniczenia, organy prowadzące jednostki systemu oświaty mogą używać
pożyczyć sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. No tyle tylko, że drodzy Państwo, możliwość nie oznacza wprost konieczności. No Państwo nie macie obowiązku zabezpieczenia tego sprzętu, no bo Państwo możecie po prostu zwyczajnie nie mieć na to środków. Jeśli macie taką możliwość, fajnie, ale jeśli nie macie takiej możliwości, no to też obowiązek zabezpieczenia czy użyczenia rodzicom tego sprzętu nie jest na Państwa wprost i bezpośrednio nakładany. Tak? No i teraz tak. To rozporządzenie, które zawiesiło funkcjonowanie szkół podstawowych w klasach 1-3 również wskazuje, że w przypadku szkół podstawowych, tu odwołuje się do paragrafu 2 ustępu 3f i odpowiadam w tej chwili bezpośrednio pewnie na pytania wielu z Państwa, ale na pytanie pana Przemysława. Proszę zwrócić uwagę, w przypadku szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, o których mowa w paragrafie 1a ustęp 1, czyli mówimy o wszystkich jednostkach, które zostały czasowo zawieszone do 29 listopada, w odniesieniu do uczniów, przecinek, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub alternatywa rozłączna. Zgodzicie się Państwo ze mną, że lub jest alternatywą rozłączną, w związku z czym to pierwsze zdanie i to kolejne będzie prawdziwe. Lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek. Co ma obowiązek? Albo zorganizować zajęcia w szkole, albo umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. No i teraz spotykamy się z taką sytuacją, Państwo jako dyrektorzy szkół, że rodzice masowo, ja zresztą wskazywałam na ten problem, bo w mojej ocenie to jest pewne niedoprecyzowanie, względnie przerzucenie jakiejś odpowiedzialności właśnie czy na samych rodziców w zakresie covidowym, czy na dyrektorów szkół, no bo dyrektor szkoły, jeśli rodzic przyprowadza mu dziecko do szkoły i składa mu takie oświadczenie, że nie ma możliwości realizowania tych zajęć, a jeśli wcześniej Państwo zbieraliście, gromadziliście takie informacje właśnie w formie takich ankiet, o których Państwu mówiłam, no to macie Państwo bezpośrednią informację, że ci rodzice już wcześniej zgłaszali Państwu taką niemożność, taką niedyspozycję. No istnieją przecież też w końcu takie sytuacje, że rozporządzenia nie dedykowane są wyłącznie dużym miastom, w którym dostęp co do zasady do sieci internet jest nieograniczony, ale również w takich miejscowościach, gdzie ten dostęp rzeczywiście może być żaden. Stąd jakby nie macie Państwo tak naprawdę w mojej ocenie innego wyjścia, jak tylko zorganizować to kształcenie, a jeśli organizujecie Państwo to kształcenie na terenie szkoły, no to nie będzie miał zastosowania przepis nakazujący Państwu prowadzenia kształcenia zdalnego dla tych konkretnych uczniów, tak? Więc pozostajecie Państwo w takiej sytuacji troszkę zaszachowanej, no bo tak naprawdę nie bardzo macie inne wyjście, nie możecie Państwo ucznia odesłać do domu i zwracam Państwu uwagę tym z Państwa, którzy są organami prowadzącymi szkoły podstawowe, że to prowadzenie zajęć dla uczniów klas 1-8, bo dotyczy to wszystkich uczniów, tak naprawdę, bo ten przepis nie wyłącza, nie ogranicza się do różnych rodzajów klas, jakby będzie Państwa bezpośrednio dotyczył, tak? Więc i nie ma to nic wspólnego z opieką świetlicową, bo opieka świetlicowa w tym rozporządzeniu regulowana jest w innej normie. Ja o tym dosyć szeroko pisałam na stronie lexedu.pl. Jak tylko opublikowane zostało rozporządzenie, zdaje się, że to było pod koniec zeszłego tygodnia i odsyłam Państwa do tej treści. Proszę, żebyście Państwo na spokojnie się zapoznali, tam zacytowane są normy z rozporządzenia, żebyście Państwo to na spokojnie przeanalizowali, ale w mojej ocenie ta treść, która jest w tej chwili i ta
która brzmi w taki właśnie sposób, że z uwagi albo na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor ma obowiązek, tak? Nie pozostawiona jest tutaj tak naprawdę dyrektorowi żadna swoboda. To znaczy, co dyrektor może ewentualnie zrobić, jeżeli nie chce prowadzić, jeżeli zależy mu na tym, żeby jednak ten uczeń prowadził te zajęcia w szkole, tak? Jeżeli rodzic oświadcza, że nie ma możliwości realizowania w domu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, bo na przykład nie ma dostępu do sieci internet, bo na przykład nie ma komputera, no to jeżeli organ prowadzący ma takie możliwości, albo dyrektor szkoły ma takie możliwości, no może użyczyć tego sprzętu, na co zezwala oczywiście przepis rozporządzenia, może użyczyć dostępu do sieci internet, to oczywiście może być sfinansowane dotacją, natomiast zwróćcie Państwo uwagę, tak jak wskazywałam, może, to nie znaczy musi i to nie znaczy, że ma takie możliwości ekonomiczne, tak? Trudniejsza sytuacja będzie wówczas, kiedy rzeczywiście tego zasięgu w domu danego ucznia nie ma. Także pod Państwa ocenę pozostawiam, jak się do tego zastosować i co w tej sytuacji zrobić, tak? Pod Państwa ocenie jako dyrektorów pozostała niestety ta sytuacja, w której no, Państwo musicie ważyć, prawda, z jednej strony zdrowie, bezpieczeństwo swoich nauczycieli, z drugiej sytuację rodziców. Taką furtkę zostawił Państwu, czy zostawił nam, czy właściwie zostawił rodzicom w rozporządzeniu ustawodawca i póki to rozporządzenie jest takiej treści, a nie innej, Państwo jako dyrektorzy po prostu jesteście zobligowani się do niego stosować. Dobrze, inne okoliczności, na które zwracacie Państwo uwagę, to sytuacja braku kadry. Nie sytuacja, w której pojawia się zakażenie covidowe w Państwa jednostce oświatowej, tylko sytuacja, w której po prostu dostajecie Państwo szereg zwolnień L4 od swoich nauczycieli, czy to w szkole, czy to w przedszkolu i nie macie po prostu kadry, która będzie zapewniała bezpieczeństwo uczniom czy wychowankom w Państwa placówce. Wówczas w mojej ocenie podstawą zawieszenia może być jednak nadal paragraf 18 ust. 2 rozporządzenia ministra edukacji i sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, bo 18 ust. 2a odnosi się do tych kwestii covidowych, a 18 ust. 2 do innych okoliczności. Prawdą jest, że to rozporządzenie jeszcze w lipcu brzmiało inaczej i dawało Państwu zdecydowanie większą swobodę. Ono jednak zostało zmienione w taki sposób, że w tej chwili z tej treści tego artykułu należy wyinterpretowywać tę kompetencję. Zwróćcie Państwo uwagę, że brak osób sprawujących opiekę no bez wątpienia może zagrozić zdrowiu czy bezpieczeństwu uczniów. Pozostawienie dzieci w placówce, w której nie ma wystarczającej kadry, bez wątpienia oznaczałoby pozostawienie tychże dzieci bez opieki, co stanowi istotne zagrożenie dla ich zdrowia, a dyrektor jest odpowiedzialny przecież za bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkoli. W przedszkolu od chwili wejścia wychowanka na teren przedszkola, aż do opuszczenia czy zakończenia zajęć. Tak? W paragrafie 18 tego rozporządzenia mowa jest o tym, że dane zdarzenia mogą, ale nie muszą zagrozić zdrowiu, czyli wystarczy jest tylko domniemanie takiego niebezpieczeństwa. Norma wskazana w paragrafie 18 ust. 2 wydaje się uzasadniać zawieszenie zajęć w sytuacji właśnie braku kadry, spowodowanej na przykład sytuacją zwiększonej zachorowalności i to nie wyłącznie obecnie w tym stanie epidemii, ale normalnie również w innych okolicznościach zwiększonej zachorowalności, czy kiedy rzeczywiście z jakichś powodów nauczycieli Państwo po prostu nie macie. Wówczas dyrektor zawiesza zajęcia również na czas oznaczony, to zwracam Państwu uwagę, we wszystkich sytuacjach na czas oznaczony, ale zawieszenie to następuje za wyłączną zgodą organu prowadzącego. Nie występujemy tutaj o wyrażenie opinii do inspektora sanitarnego, ponieważ to zawieszenie nie następuje z uwagi na stan epidemii, a z uwagi na stan po prostu braku kadry czasowy, krótkotrwały, spowodowany właśnie zwolnieniami, tak? Wówczas dyrektor zawiesza zajęcia,
również na czas oznaczony właśnie i zajęcia te są zawieszone w oparciu o treść paragrafu 18 ust. 2 i konieczne jest w tej sytuacji, podobnie jak w przypadku zawieszenia na podstawie 18 ust. 2a organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu rejestrującego, przepraszam, też wskazujecie Państwo, że w takim i w takim okresie zawieszacie Państwo zajęcia z tego i tego powodu, paragraf 18 ust. 2. Dobrze, pojawiały się też, drodzy Państwo, pytania, co w sytuacji, kiedy uzyskujecie Państwo wiedzę, że rodzic dziecka jest na kwarantannie. Z wytycznych GIS wprost nie wynika sposób postępowania w przypadku powzięcia informacji, że rodzic dziecka przebywa na kwarantannie, jednak wskazano, że do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Powyższe oznacza, że określając swoje własne indywidualne procedury, poza tym, że w tych procedurach możecie Państwo oczywiście wskazywać konkretne godziny przyprowadzania dzieci do przedszkola, konkretne godziny odbierania, po tych godzinach oczywiście w sposób uzasadniony zamykacie Państwo dostęp, no bo przecież musicie Państwo zdezynfekować, umyć, wyczyścić powierzchnię dotykową itd., itd. Możecie Państwo też zamieścić taką informację, żebyście nie mieli później i żeby rodzice też nie mieli wątpliwości właśnie, że do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Tak? Czy w ogóle w izolacji. I wtedy nie będziecie Państwo mieli co do tego żadnych wątpliwości, czy można takie dziecko przyjąć do przedszkola, czy nie. No tutaj decyzja w pewien sposób pozostawiona jest ocenie, Państwa ocenie. W sytuacjach budzących Państwa wątpliwości zawsze, zawsze, drodzy Państwo, warto zasięgnąć porady specjalistów, wirusologów oczywiście, a w tym przypadku organu oddelegowanego do tych czynności, to jest inspektorów sanitarnych. No bo zwróćcie Państwo uwagę, że artykuł 5 ust. 1 punkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wskazuje, że do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej właśnie w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska należy między innymi dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych i na tej podstawie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dlatego też ostatecznie to ten właśnie organ ocenia zasadność zawieszenia zajęć w danej jednostce oświatowej, jeżeli zawieszenie następuje w oparciu o paragraf 18 ust. 2a rozporządzenia. Nie pytacie Państwo o zgodę, jeśli jest to paragraf 18 ust. 2. I na to też proszę, żebyście zwrócili Państwo uwagę. Jeśli macie Państwo wątpliwości, jeśli macie Państwo utrudniony kontakt, zawsze warto napisać wiadomość mailową. Myślę, że ona w jakiś sposób powinna być też odebrana i w miarę możliwości pracownicy inspektoratów sanitarnych będą Państwu na te wątpliwości odpowiadali. Przede wszystkim to najważniejsze jest chyba zachowanie zdrowego rozsądku i dokonanie takiej samodzielnej oceny, tak, tej sytuacji. To właściwie tyle, co chciałam Państwu powiedzieć. Zobaczymy, czy pojawiły się jakieś pytania, których wcześniej nie było. Dzień dobry, pracuję jako opiekunka dzienna zatrudniona przez Urząd Miasta. Czyli jeśli w życie wejdzie zamknięcie przez wojewodę, rząd naszą placówkę, to czy będę mogła opiekować się podopiecznymi w domu prywatnie, nie jako opiekun dzienny, nadmieniam, że lokal, w którym sprawowana jest opieka, wynajmuję ja. Nie jest to lokal należący dla zleceniodawcy. Szanowni Państwo, to też jest taka sytuacja, że trudno mi jest się wypowiadać co do treści przepisów, które jeszcze nie weszły w życie. Nie znamy tutaj tych ograniczeń, jakie będą wprowadzone. Nie wiemy, w jakiej sytuacji będziemy. Trudno opiniować, czy oceniać, czy interpretować coś, czego jeszcze tak naprawdę nie mamy. Dotychczas nie było takich sytuacji, żebyście Państwo mieli ograniczoną swobodę działania na gruncie takim prywatnym.
prywatnym. Myślę, że, że takie też ograniczenia nie zostaną wprowadzone. Chciałabym zadać pytanie dotyczące działalności domów czasów dziecięcych. Nie wynika wprost z rozporządzenia, że placówki te są ograniczone w swojej działalności, natomiast nie ulega wątpliwości, że zawieszona działalność szkół podstawowych i ponadpodstawowych pozbawia nas możliwości przyjmowania wychowanków, tym samym otrzymania dotacji. Z uzasadnienia do rozporządzenia wynika, że powinniśmy otrzymać dotacje podczas zawieszenia działalności szkół. Samorządy nie wiedzą podstaw do wypłaty, ponieważ nie zostaliśmy ujęci wprost, co w takiej sytuacji. No tak, to jest rzeczywiście dość kłopotliwe. Wyraźnie rzeczywiście nie zostało to względem domów czasów dziecięcych wskazane, choć rozporządzenie wyjaśnia, w jaki sposób kalkulowana jest Państwu dotacja w sytuacji czasowego zawieszenia. Ja przeanalizuję dla Państwa te kwestie starannie i postaram się udzielić odpowiedzi na naszym kolejnym spotkaniu, bo pod tym kątem muszę po prostu ocenić to rozporządzenie i się z nim zapoznać. Dobrze. Czy dotyczy to przedszkoli? Nie wiem, co konkretnie. W dużym zakresie to, o czym do Państwa mówię, dotyczy przedszkoli. Dzień dobry, proszę o odpowiedź na pytanie, co z działalnością domów czasów dziecięcych nie zostały zawieszone. Tak, to jest ponowne pytanie. Odpowiem Państwu na kolejnym naszym spotkaniu live. Ewentualnie postaram się sporządzić, opracować taki post, który będę umieszczała na mojej stronie internetowej www.lexedu.pl. Czy w braku możliwości realizowania zajęć odnosi się też do sytuacji, że rodzice pracują i nie chcą zostawić 8-letniego? Nie. Nie, panie Przemysławie, zwróćcie Państwo uwagę. Jeszcze raz wrócimy sobie do treści tego przepisu. Nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W mojej ocenie to będzie to, że rodzic nie ma możliwości pozostawienia dziecka samego w domu, bo musi iść do pracy, nie do końca jest właściwą argumentacją, a to dlatego, że rodzic dziecka do lat 8 uprawniony jest do zasiłku opiekuńczego w sytuacji zamknięcia placówki. No tutaj mamy równoważną sytuację z sytuacją zamknięcia placówki, stąd nie będzie to argument uzasadniony. Argumentem uzasadnionym będzie tylko taka sytuacja, kiedy rzeczywiście z uwagi na kwestie związane z infrastrukturą, z brakiem sprzętu. Na przykład w domu jest troje dzieci, są dwa komputery, jest słaby internet, trzecie dziecko nie ma takiej możliwości. To są takie argumenty, które w mojej ocenie mogłyby spełnić hipotezę treści tego rozporządzenia, tej normy prawnej. Dobrze. Jesteśmy zaniepokojeni projektem rozporządzenia. Tak, niepokój nasz ilość dni przepracowanych w placówce oraz brak funkcjonowania uczestników w czasie pobytu w przerwie zimowej oraz wakacyjnej. Optymalnym czasem pobytu byłby pobyt 5-dniowy, natomiast pobyt wakacyjny winien być również dostosowany, ponieważ jesteśmy całorocznymi negatywnymi. Dziękuję. Tak, ja też uważam, że jest niepokojąca treść tego rozporządzenia. Wydaje się, że warto byłoby tutaj w ramach jakiejś organizacji pozarządowej albo w ramach wspólnego działania skierować te zastrzeżenia co do treści rozporządzenia. Dzień dobry. Jakie dokumenty należy przygotować do kontroli prawidłowości pobrania i rozliczenia dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego? Szanowni Państwo, temat rzeka omawiamy. Ja powiem Państwu, że w trakcie naszych szkoleń, jak prowadzimy sobie szkolenia dotacyjne, to myślę, że temu tematowi, jakie dokumenty przygotować, poświęcam gdzieś godzinę półtora, półtorej godziny, w związku z czym nie jestem Pani w stanie teraz pośród krótkiego live'u na to odpowiedzieć. Natomiast w skrócie tylko powiem, że wszystkie te dokumenty, które są związane z pobraniem i wydatkowaniem dotacji, a zatem jeśli są jakieś wydatki, które finansowane są środkami innymi niż dotacja, to one niekoniecznie muszą być okazywane do kontroli, ponieważ wykraczają poza zakres. Czasem w okresie zawieszenia należy się czy nie? To jest sytuacja, która jest przez Państwa wszystkich ustalana indywidualnie z rodzicami. Część z Państwa decyduje się na ograniczenie tego czasnego, część z Państwa nie ogranicza tego czasnego. Wydaje mi się, że bez wątpienia nie będziemy od rodziców, nie będziecie Państwo od rodziców mogli pobierać opłaty za wyżywienie. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że tak naprawdę w ramach umowy o opiekę przedszkolną mamy kształcenie, wychowanie, opiekę i profilaktykę społeczną i w okresie zawieszenia
tak naprawdę odpada nam tutaj ten jeden zakres, a zatem opieki. Stąd w mojej ocenie warto jest rozważyć drobne jakieś zmniejszenie tego czesnego. Zamknęłam przedszkole na 2 dni. Wszyscy nauczycieli byli na 4. Powiadomiłam o tym kuratorium, ale nie organ rejestrujący. Powinnam to zrobić teraz czy po czasie? Wydaje mi się, że warto dać taką informację. To bezpośrednio wynika z przepisów rozporządzenia. Jak Państwo wiecie, jakby nieznajomość prawa nie będzie tutaj usprawiedliwieniem. Dobrze. A kto może być w świetlicy? No tutaj też to rozporządzenie jakby w sposób nie dość dokładny wskazuje, no wskazuje na jakąś tak bardzo ogólnie, że osoby, które związane są z przeciwdziałaniem, z walką z wirusem, natomiast no w mojej osobie takimi osobami będą również panie ekspedientki w sklepie, które zajmują się jednak, dbają o to, żebyśmy mieli co jeść w tym czasie, kiedy większość jednostek jest zawieszonych. Jako dyrektor placówki Dom Wczasów Dziecięcych proszę o odpowiedź, jestem zaniepokojona finansowaniem tych placówek od stycznia, a nie możemy być placówką turystyczną, bo takich usług prowadzić jako placówka oświatowa. Tak, Szanowna Pani, ja już odpowiadałam na to pytanie, wskazywałam Państwu na ten element, że rzeczywiście trzeba staranniej przeanalizować i wskazać ewentualnie ustawodawcy Państwa wątpliwości w tym zakresie. A gdzie mamy swoje zastrzeżenia odnośnie rozporządzenia kierować? Domen, to znaczy, Szanowni Państwo, ustawodawca przyjmuje tego typu uwagi i warto je kierować właśnie do Ministerstwa Edukacji Narodowej, natomiast no, ostatecznie to ustawodawca, w tym wypadku Minister Edukacji Narodowej, będzie podejmował te decyzje. I jeśli przekażecie Państwo swoje argumenty i one będą podparte i uzasadnione, to myślę, że byłoby to uzasadnione. Moja córka nie ma internetu i laptopa, chodzi do ELO, by uczestniczyć w zdalnym nauczaniu. Do kogo zgłosić się po pomoc? Do wójta? Według zamieszkania, czy burmistrza miasta lub szkoły, gdzie uczęszcza. No, drodzy Państwo, do organu prowadzącego szkołę, bo to organ prowadzący szkołę powinien zapewnić taką możliwość, jeżeli ma takie możliwości, bo to też nie ma takiej sytuacji, że tam jest obowiązek, tak jak wskazywałam, jest możliwość, natomiast to nie jest obowiązek. Czy świetlica szkolna może być otwarta jedynie dla dzieci i rodziców zatrudnionych przy zwalczaniu COVID? No, Panie Przemku, ja przed chwilą właśnie tłumaczyłam, co to znaczą osoby, które są zatrudnione przy zwalczaniu COVID. W mojej ocenie jest to definicja dość szeroka i dla mnie osobą zatrudnioną przy zwalczaniu COVID będzie też ekspedientka w sklepie, ponieważ pracuje codziennie, naraża swoje życie i zdrowie, no po to właśnie, żeby wszyscy pozostali obywatele mieli po prostu co jeść. Tak? Więc dla mnie zakres tego pojęcia jest bardzo, bardzo szeroki. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę w dniu dzisiejszym. Zapraszam Państwa na nasze kolejne spotkanie. Z dużym prawdopodobieństwem odbędzie się ono za 2 tygodnie. Teraz w czwartek poprowadzimy takie szkolenie właśnie związane z tą sytuacją i w szkołach przede wszystkim, żebyście Państwo jako dyrektorzy wiedzieli, w jaki sposób postępować i w przedszkolach bez wątpienia, jak się przygotować do różnych stanów, jakie działania podejmować w przypadku pojawienia się koronawirusa, jakie działania podejmować w przypadku braku kadry, co w sytuacji, kiedy pracownik, nauczyciel pozostaje na kwarantannie, co w izolacji, kiedy może pracować zdalnie, jakie są kwestie wynagrodzenia, czyli te wszystkie elementy, które są dla Państwa bezpośrednio istotne, a związane z sytuacją covidową postaramy się omówić w najbliższy czwartek. Będziecie Państwo wypoczęci po jutrzejszym święcie. Z okazji święta życzę Państwu oczywiście wszystkiego dobrego, przede wszystkim dalszej niepodległości nieustającej. Życzę Państwu również bardzo, bardzo dużo zdrowia. Uważajcie Państwo na siebie. Piszcie Państwo proszę pytania w komentarzach pod postem do kolejnego naszego spotkania live, żebym mogła na spokojnie przeanalizować różne rozporządzenia, w których ewentualnie mogłabym znaleźć odpowiedź na Państwa pytanie. Żywo zainteresuję się sytuacją domów czasów dziecięcych, bo rzeczywiście okazuje się, że jest dość nieciekawa. Także mam nadzieję,
Także mam nadzieję, że tutaj uda nam się wspólnie z Państwem w tym zakresie zadziałać, tak jak wspólnie działaliśmy w zakresie sytuacji właśnie w przedszkoli, przy wytycznych głównego inspektora sanitarnego. Przypominam Państwu termin przedawnienia roszczeń dotacyjnych. 31 grudnia przedawnia się roszczenie za 2010 bezpowrotnie. Także wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Uważajcie Państwo na siebie, dbajcie o siebie i o swoich bliskich i o wszystkie osoby wokół. Serdeczności dla Państwa. Dziękuję za dzisiejszą uwagę.